Witam się, Drops. W pierwszym odcinku zajmiemy w Chori Rover. Jest to taka pewna przygodówka, ale ja wam włączę intro i rozgadam się po nim. Ale naprawdę, obiecuję mi, gierka jest fajna, więc dajcie jej szansę, więc... Ale o tym opowiem już po intrze, więc zaczynamy tą przygodę. Oglądaj. Dobra, to widzę, że to intro jednak będzie wyglądać trochę inaczej. Nie myślałem, że będzie, myślałem, że to będzie jakieś gadanie takie, a to widzę, trochę to potrwa. Jest to taki dość gatunek trochę umarły w dzisiejszych czasach, są to przygodówki, chociaż tutaj The Walking Dead trochę tak jakby, no powiedzmy, powrócił, dzięki niemu powróciły trochę przygodówki. Tak, nie wiem czy ten, to jest nasz główny bohater, Julie. Wspaniały dzień do żeglowania, nieprawdaż chłopaki? Tak jest, kapitanie. W takich chwilach pies czuje, że żyje. Cokolwiek powiesz, kapitanie. To czorta. Czy to piracki statek majaczący na horyzoncie? Co? Będzie wesoło. Przywitajmy się. Tak, kapitanie. Nie lękać się. Płynie w naszą stronę. Nawet dosyć szybko. James Rover do usług. Dzięki ci za ten ładunek, Jolly Rover. Dobra, intro było nie za długie. Troszkę głośność mowy sobie zwiększymy, bo to jest dramat. To może minimalnie. Okej. Okay. Ta jest. Niech i tak będzie, szczeniaku. Tu James Rover! Mówię do ciebie, ty paskudny piracie! Arr, Jolly James Rover! Nie James, tylko Guy... James. Przedstaw się, ty tchórzliwy szczurze lądowy. Jam jest kapitan Howell. Mam taką zasadę, że każdy, którego weźmiemy żywcem, ma szansę dołączyć do mojej załogi. Ale tobie brakuje jakiejkolwiek pirackiej cechy. Co mi pi tego? Dobra. Nigdy nie dołączę do twojej załogi. Świetnie. Doszliśmy zatem do porozumienia. Sam widzisz, że nie mogę przedstawić się w tym stanie reszcie załogi. Więc siedź cicho na tyłku, dopóki nie przybijemy do portu. A kiedy to będzie? Przy dobrych wiatrach i okazałym łupie. Za miesiąc, może dwa. No to fajnie. Czekaj! Nie mogę być tam za miesiąc. Dobra, Gajusz, wszystko w twoich rękach. Musisz uciec z tej celi, przejąć łajbę i dostarczyć przesyłkę. Ci parszywi piraci będą przeklinać dzień, w którym zadarli z Gajuszem Jamesem Roverem. No i jak stąd teraz uciec? Jedziemy na tym samym wózku. Nie ma stąd jak uciec. Może coś bardziej kreatywnego? Chyba oszalałaś. Masz rację. Zaczynam panikować. Tak, oczywiście. Rozejrzę się jeszcze raz. Okej. No to koleś tam tu sfiksował już tak ogólnie. Dobra, przygodówka typu point and click. Ogólnie ciekawa sytuacja. Gierka, mimo iż jest taka dość... powiedzmy, no, bajkowa i powiedzmy dla dzieci, to powiedzmy ma parę takich fajnych po prostu wątków. Mi się przynajmniej podoba. Równie dobrze oni by mogli być normalnie ludźmi i wtedy ta przygodówka byłaby bardziej poważna niż jest teraz, ale... ale no. Dobra, co my tu mamy? Zestaw uciekiniera. Wygląda to na jakąś etykietę. Staw uciekiniera. Odcięli komuś nogę? Zestaw uciekiniera. No dobra, drzwi. Minęły już 3 tygodnie, a ja nawet nie pomyślałem, żeby spróbować wyjść drzwiami. To fajnie, 3 tygodnie? Myślę, wydawało mi się, że pisało 3 miesiące. Ciężkie, solidne i no dobra. Zamknięte. Może dlatego nie przyszło mi to do głowy. No cóż. Ach, moja najsłodsza Beatrice. Odbiło moja mu. Cicha towarzyszko. Jak uwielbiam nic. Cię. Za twymi oczami kryje się sen o ucieczce z tego cuchnącego pomieszczenia. Mhm. Czyli nic w sumie z tego nie wynika.
kości. Wytrych szkieletowy? Połamie się, zanim wsadzę go w dziurkę od klucza. To lipa. Łom. Szkoda, że nie mam czym otworzyć wieka tej skrzyni. Wygląda intrygująco. To może tą łopatą? Łopaty nie mogę podnieść. Jeśli zapruszę ogień, w celi może zrobić się trochę niekomfortowo. No może tak, no to wyważ ciężkim dziełem, bo raczej nie uniesie, ale... Cóż to znajduje się pod armatą? Aha, kawałek flagi pirackiej. To się takie znajdźki po prostu. To jeszcze nie raz. Nie mam pojęcia, jak oni wtachali tutaj to działo. Jest tak ciężkie, że... Nawet nie drgnie. No okej. Okay. O, to się nachlejmy. Alkohol, ale to nic nie zmieni. Poza czemu nie będzie wesoło? Aha, on woli herbatę. Wow, prawdziwy piracki skarb. O, co to? Srebrnik? Taka schowam to. Taka kasa w grze, tylko właściwie ona się do niczego nie przydaje, tylko się to tak zbiera. Miło byłoby znaleźć w tych skrzyniach coś użytecznego. No tym łomem, no ale łoma też nie mam, żeby otworzyć skrzynkę z łomami, więc ogólnie jest lipa. Nie wiem, czemu na drzwi mi jeszcze pokazuję. Co jakiś czas karmią mnie tutaj robaczywymi krakersami wrzucanymi pod drzwi. Robaki nie są nawet najgorsze. Trzeba się tylko do nich przyzwyczaić. Ale krakersy. No to nie wiem, jeszcze jest obraz ponownie, nie wiem dlaczego. Pirecki skarb jest znowu, ale... Patrzysz na mnie swoimi zielonymi oczętami? Dobra, z tego nic nie będzie. Jest zakurzony i ma już... O, tu jest... Bea twierdzi, że przeoczyłem coś podczas prób ucieczki. Ale lampa. Porządna lampa oliwna. Jest to jedna... Cóż, aha. Bea, wygląda na to, że utknęliśmy tu na zawsze. Aha, no to lipa. Chodź, kochanie, przytulmy się. Nie dało się tak od razu. Zastawili dziurę obrazem. Przepraszam, no to pięknie. Czy wszystko w porządku? Co tam się dzieje na dole? Ojej. O, czapka, fajnie. Davy, co to za hałasy? Nie wiem, czy on nie widzi przez te włosy, przez tą grzywkę, no nie wiem. Nic takiego. Co za niezdara ze mnie. Ej! Nie brzmisz do końca jak Davy. Ciekawe Davy, dlaczego. Ten głupi kapelusz. Nie poznaję cię. Ty też nie brzmisz jak ty. Masz rację. Ta nowa tabaka jest o wiele gorsza od poprzedniej. No właśnie. Ja, Davy. Przypomniały mi się czasy, jak siedzieliśmy przy beczce rumu i udawaliśmy, że jesteśmy parą młodych księżniczek. No, niezła faza. Gdzie to było? No, nie mam pojęcia, no. Nie mam pojęcia. Opowiedz tę historię, Davy. Zrobisz to lepiej ode mnie, jeżeli jesteś Davy. Ja, daj jestem, mi chwilę, jestem. Niech sobie przypomnę. Davy, mój ogon! Co, proszę? Co ty na to, Davy? Tutaj, ty szczurze zęzowy! Nigdy nie uda ci się pokonać Melvina w taki sposób! Melvin? Słuchaj tego! Możemy prysnąć tej łajby! Czemu myślisz, że zabiorę cię ze sobą? Pasażer na gapę! Pali się! Ja moknę! Ciii. Dobra, co mam robić? Zacznij od uwolnienia mnie z tej klatki, przyjacielu! Okej, widzimy, że ta papuga jest mądrzejsza od tego całego Davy'ego. Dość ciekawie. Dobra, chwileczkę. Okej. Czyli tak. Chyba dawno nikt nie używał tego zamku. No to rozpieprzyć. No, nie ma takiej opcji. Nie będę sprzątał po tych... Dobra, nie nudź. Potrzebuję... O, klucze, dzięki. To szybko szczaiłem w miarę. Na kółku są dwa klucze. Duży i ciężki oraz mniejszy i zardzewiały. No dobra, no to nie, trudno. Otwieraj. Nie otworzę zardzewiałego zamka. Klucz się nie przekręci. Musisz naoliwić zamek! Pospiesz się! Ściemnia się! Dobra. Czyli ogólnie sprawa jest taka. Co jest z tą papugą? Ta papuga... O Jezu, no kluczem... ta papuga będzie naszym towarzyszem właściwie do końca gry.
Będzie ona nam pomagać w różnych sprawach, typu, no po prostu jak nie będziemy wiedzieć co zrobić, no to ona nam pomoże. Dlatego uwolnienie jej jest dość istotne. Dobra. Więc tak, lampa. Nie mogę tak po prostu wylać gorącej oliwy na zamek. Mógłbym za to potraktować w ten sposób papugę. Muszę coś... No to papugę. To nie zadziała z lampą. Nie? Czy potrzebuję... właśnie. A, to tylko zwykła chusta. Lepiej ją wyjąć, ale... żeby nie było nieporozumienia. No właśnie, to lepiej weź, bo ta chusta nam się właśnie przyda. No to maziu, maziu i hopsa, oliwa. Gitar, ale lampa nam znikła. Chusta jest pokryta gorącym olejem. No to olejem spoko, ale jeszcze lampa nam znikła. No ale no dobra. Nieźle, naoliwiłem zamek. Koksu. Dobra. To klucze. No i proszę. Jestem zobowiązany. No i mamy teraz właśnie naszą papugę. Hej! Ogólnie o co chodzi? Ta gra naprawdę fajnie mi się w nią gra, ponieważ przypomina mi stare dobre czasy takich właśnie przygodówek jak Ace Ventura, do którego mam naprawdę niezły sentyment. Dlatego przygodówka to coś w sumie dość takiego fajnego. Dobrze byłoby mieć kawałek, ale ta jest... Aha, okej. Ale okej, papuga, papuga. No i co teraz? Witaj u... panie papugo. Juan. Słucham? Juan Leon. Dobrze, Juan. Juan Leon. Więc, jeśli chodzi o Melvina... Porcykle, księżniczki urzędują i się marynują. 10 dni w mesie, a potem bucują pokład w głupim dresie. Co to miało znaczyć? Sprawdź sam. Śmieszne. No, ale papuga nie będzie nam mówić tak wprost wszystkich... dobra. Kilka... Dobra, to bierz. Ta papuga nie będzie nam tak wprost mówić, co mamy robić, tylko będzie takie właśnie też takie zagadki nam mówić. I będzie tak jakby dawać nam dodatkowe podpowiedzi za krakersy. No wiadomo, papugi krakersy, tak po pierosku to tak zawsze mi się kojarzyło, że papuga bije krakersa, no i coś tam robi. Więc tutaj jest to tak zrobione. Dobra, to pogadamy z Melvinem, bo musimy opowiedzieć tę historię, żeby właśnie nas stąd wypuścił. Ahoj tam, Melvin! No i ahoj tam, Davy! Pamiętasz, gdzie to było, co opróżnialiśmy? No. W porcie. W porcie? Sickle. A, to było tam. No, pięknie. Owl straszył, że przeciągnie nas obu pod kilem, ale zamiast tego zamknął nas w zęzie. Na jak długo nas tam zamknął? 10 dni. 10 dni. Dni. A kiedy nas wreszcie wypuścił, pamiętasz, co kazał nam robić? Bucować statek w głupim dresie. Szorować pokład. Szorować pokład? No, w głupawych przebraniach w takim wypadku. W głupawych przebraniach. To były czasy. No cóż, nie będę ci już przeszkadzał. Ja! Trochę razem... No, dzięki. Jeszcze obejrzymy te szuflady, czy... Wydaj... Aha, czyli nie mogę sobie ich otworzyć ani nic, okej. A mogę jeszcze sobie wziąć krakersy? O nie, w poza... To lipa. No to wiejemy z tego statku, ale w sumie nie wiem, jak to ma się stać z koroną. Dobra, tutaj widzimy, jesteśmy... To jeszcze nie jest powierzchnia, ale w sumie, no co nam z tego wyjścia? Przecież statku nie przejmiemy w pojedynkę. Chyba, że Davy nam pomoże. Znaczy Melvin. My jesteśmy Davy. dobra. Idziemy tutaj. Ojejku. Nie ma uchwytów. To teraz nie wiem, no to pogadajmy z Melvinem. Ahoj tam, Melvin! Ahoj, co ty? Zgubiłeś się? Rozprostuję kości. No tak, no bo my jako Davy powinniśmy pilnować Jamesa, którym właściwie my jesteśmy. Dobra. Możesz otworzyć mi włas? Znowu zapomniałeś sygnału, Davy! Ej, tak nie możesz łazić po pokoju. No dobra. Ta, masz rację. Ahoj tam, no właśnie. Juan! Potrzebujesz wskazówek? No przydałaby mi się wskazówka. Właściwie... Mam... problem z otwarciem włazu. Pomóc Melvin może! A, czyli jednak Melvin ma nam otworzyć ten włas. No dobra, no to w sumie mogłem go o to poprosić. Tylko muszę mieć jakiś dobry powód. Możesz otworzyć.
No ale... rum mi się kończy, o. Ale kończy mi się rum. Nie fatyguj się, ja ci przyniosę. Nie. Ja sobie sam mogę przynieść, tylko mi otwórz. Okej, dwa wolne i trzy szybkie. Melvin, czego chcesz, ty chodząca palmo kokosowa? Ach, wulgaryzmy. Zastanawiałem się, czy mógłbyś... Przestań marnować mój czas, albo użyję twojego łba do szorowania pokładu. Tak jest, masz rację, Bobby. Masz rację, Bobby. Przepraszam, Davy, nie udało się. Ahoj tam, kamrat! Chłopot! No, dawaj tę wskazówkę, co teraz? Mam... Pomóc me! Dobra, no już to ogarnąłem. Dobra. To wbijamy tam na włas, co tam. No dobrze. To czy tak. Pyk, pyk. Jest. Co znowu, Melv? Davy, ty głupi... No chyba jesteśmy faktycznie podobni do tego Davy'ego. Poznam wszędzie ten twój wielki kapelusz. No, po kapeluszu, okej. Okay. Nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli wejdę na górę, żeby rozprostować nogi? Ani kroku dalej, ty podły kundlu. Twoja robota to pilnowanie szczeniaka rowera. Mhm. O, więzień zbiegł. Więzień zbiegł. A to dobre. Przecież ten wątły, nierozgarnięty pisklak nie trafiłby do wody, gdyby wypadł za burtę łajby. Trafiłby. Nic. Jar, har, har. Podły kundel. Mogę wyjść, wejść. Mogę teraz wejść? Nie. No ale... O. Może zamienimy się miejscami? Zamienisz się ze mną, a później będziesz skomlał, żebym ja zamienił się z tobą. Powiedz temu nic niewartemu Gauganowi Pitejowi, żeby zbierał tu swój zad i zmienił mnie. No dobra. Na razie, Bobby. Jeśli zobaczysz tego bezwartościowego kundla Piteja, powiedz mu, że... Dobra, ogólnie problem jest taki, że... Znaczy nie, to nie jest problem, właśnie dobrze, że my jesteśmy, nie wiem, ten kapelusz niczym ślepniem, czy my jesteśmy podobni do tego Davy'ego, no i po prostu możemy sobie chodzić po statku i oni myślą, że to my jesteśmy Davy'im, no i ogólnie spoko. Więc jakoś tutaj to możemy ogarnąć. Kwatra sypialna. Pete. Hej, Pete. Rum. Jupi! Czyli muszę zdobyć rum. No, tępy dziad. Czyli nie wstanie, dopóki się nie nachleje. Ale jak się nachleje, to znowu tego, butelka, może tu jest rum. No to czyli nie mam tego rumu, ten bym mi mógł załatwić. No jak już się pytasz... Niech oko mi spuchnie! Odwiedź ten... O. Czemu takie brzemię powoduje... No ogólnie ta papuga tu lubi sobie rymować, więc będzie rymować dość często właśnie, robić te podpowiedzi będą w formie takich rymowanych zagadek, takie wiecie. Dobra, jesteśmy w kuchni. Cóż tu zdechło? Muszę otworzyć okno. No okej, no to otwórz okno. Zablokowane. Zawiasy wyglądają... Znowu będę miał smarować, nie mam... Mam jeszcze, no to Oliwii. No i trochę oleju na zawiasku. Proszę bardzo. Powietrze. To teraz tak, potrzebuję ten rum. Pusta. Pusta. Nic więcej oprócz powietrza. Pusta. Rum. No po prostu. O, to chyba jedyna butelka na łajbie, której nie tknął ten pijany kundel. Albo ma diabelnie mocny uścisk. Aha. To nie fajnie. Rybcia. Tutaj! Tam ptak chyba chciał tą rybę, ale... No. O, ale bajer odleciał jeszcze. Ciekawe. Trzeba tego gnoja obudzić jakoś. Wielki grób ściska w ręku. Wybor, ale nie zamierzam nic przyrządzać. Czemu nie? Ja bym coś zjadł. Jeszcze mamy pieprz. Hej, pieprz. Mogę teraz przyrządzić mój specjał. No nie wiem, czy to pomoże. No ale nie wiem. Muszę teraz wymyślić. A, dawaj go do garka i rób ten przysmak. Nie mogę użyć. Nie, no to nie. I pieprz. Nie mogę użyć. Nie.
Ten mi mówi, że muszę go zmielić. A, to chrzęć to. Ale mamy za to, możemy ten... Stąd lepiej widać. Hopsa! No i co się stało? Jest, obudził się! No. Tego jegomościa... Czyli ogólnie lipa. Lepki rum rozlany na całej podłodze czyni to mi... Czyli rozlał tylko i właściwie nic z tego nie wynikło. Trochę go przyprawia. Czasami zastanawiam się, po co robię niektóre... Też właściwie się zastanawiam, ale... Aha. Od razu lepiej. A, no i co teraz? To mi się podoba. O, rybcie też dobrał, okej. Okay. A, rum. Uniwersalny przybór każdego pirata. Oczywiście. Czyli mamy rum. W sumie dziwnie się stało. Lepki rum. Czyli właściwie nie mogę tego zabrać. Dobra. No mam nadzieję, że nie wiem, jak się opije, to się zgodzi na to i wtedy ja sobie wyjdę bezproblemowo. Rum. Co jest? Ja to muszę trzymać? No okej. Okay. Masz ten rum, wstawaj. O, przedobry. To on już nie wstanie. Rumu. No to porobione. Wygląda na to, że Pit nie stanowi zagrożenia. No ale co w związku z tym? Rym. Rumu. Wygląda na... No ale już go nachlaliśmy tak, jakby nie wiadomo co, a i tak nic z tego nie wyszło. No idziemy do tego. No nie da się Pita tego... dwa wolne i trzy szybkie, nie? No, samo się by zaczęło pukać, no to dobrze. Co tym razem? No, Pit jest pijany, no, przypał Pit jakiś. Jest pijany. Ten podły, śliniący się, ujeżdżany przez osła kundel, nie jest wart funta kłaków. No cóż. Davey, zamieniamy się miejscami. O to chodziło! Opiliśmy go wtedy, nie mógł iść na zmianę i my idziemy. Ciągnę cię tutaj za uszy. No to gitara! Wolność! Pięknie. Kurs na... wyspę! Ojojoj. Grogi Island. O, Grogi Island. Zawsze gadasz tak do siebie? Poczekaj, niech tylko znajdę gubernatora. To jest. Też mam do niego pewną sprawę. Więc... Umiesz pływać? Nie. Dobrze, będziesz zatem wiosłować ku brzegowi. Do łodzi, Jolly, mój szczeniaku. No, to sobie nie pozwalaj. Gubernatorze de Silver. Piraci przejęli Jolly Rovera. Spokojnie, chłopcze. Zwolnij trochę i złap oddech. Zostałem zaatakowany przez piratów. Zagrabili cały transport rumu Jolly Rover. Straciłeś Jolly Rovera? Przesyłka Jolly Rovera dla pana. Świetnie. Rozliczymy się później. Co? To jest ten łotr, który przejął mój ładunek. To poważny zarzut. Czy to prawda, Lesterze? Nie. Rozumiem. Moi ludzie zjawią się niebawem. Ta jest. Ale... Mam dość... No co? No. Zwróć zatem mój wkład i jesteś wolny. Ale nie mam 50 srebrników. No, w takim razie nie mam innego wyjścia, jak zakuć cię w kolanie. Nie, no nie przesadzaj. Proszę poczekać. Może jednak da się coś wymyślić. Cóż... Mógłbyś płacić mi 5 srebrników za każdy miesiąc zwłoki, dopóki nie uzbierasz 50 na spłatę długu. 5 srebrników? Gdzie zdobędę tyle pieniędzy? No dalej, wyglądasz na zaradnego młodzieńca. Na pewno coś wymyślisz. Być może jeden z kapitanów stacjonujących w mieście zaoferuje ci pracę. Ale... Gajuszu, jestem cierpliwym osobnikiem, ale zaczynasz nadużywać mojej gościnności. No to się porobi. Gdzie znajdę tych kapitanów? Poszukaj w Stumble Inn. Ogólnie lipa. Jak dla mnie lipa nad lipą. Straciliśmy statek, straciliśmy nasz superowy Jolly Rover, którego jesteśmy, nie wiem, jakimś tam producentem czy czymś takim. No właśnie, jak my to jest od naszego imienia wszystko, to kurde, jakim cudem...
Normalnie on nie kojarzy tego, że to ten pirat nam zabrał. Jeszcze on kupił od tego pirata, a my mamy jakiś dług. No po prostu... Gubernator nas zrobił dość ostro. Ten pirat zresztą też. No i my jesteśmy w jakiejś syfie i musimy iść do pracy. Ale jednego srebrnika mam, więc jeszcze 49 do spłacenia długu. No nic, no ale chyba będziemy musieli się zatrudnić jakiegoś kapitana na statku, no bo inaczej chyba nie ma opcji. Oj, no nic, musimy chyba spadać do miasta. Ale to już w następnym odcinku, tak więc do usłyszenia i na razie. Ahoj tam, Nie, nie potrzebuję. Nie. Nie za... Dobra, dobra. To cześć.